Rozmawiałyśmy o tym, że szczęście jest w nas i wcale nie trzeba wyjeżdżać do Tajlandii, chociaż można. Tak jest. Można wyjechać do Tajlandii, aby odnaleźć szczęście, ale można je też znaleźć w sobie, w Opolu, w Turawie. Przede wszystkim w sobie. Przede Ale. wszystkim w sobie. Ja wiem, że to jest trudne, to tak się mówi, ale jeżeli dasz temu uwagę i zaczniesz doceniać, jak to można zrobić? Bo to jest tak łatwo powiedzieć, to tak jak kiedyś słyszałam jeszcze parę lat temu, jak ktoś mówił, że potrzebuje poznać siebie, a tak mówiłam, jak to można siebie nie znać? Jak ja mam tyle lat, to jak ja mogę siebie nie znać? Okazuje się, że siebie nie znam, że musiałam wyjechać i zdystansować się od całego świata, żeby siebie poznać. Więc jak odnaleźć szczęście w sobie? To jest technika, to jest sposób, inny sposób myślenia, inny sposób zupełnie postrzegania świata. Jeżeli popatrzymy na ludzi, których określamy w jakikolwiek sposób ludźmi sukcesu, to nie jest tak, że oni się budzą, biorą prysznic, zakładają piękne ubrania, idą i to są ludzie sukcesu. Za nimi stoi bardzo ciężka, wytężona praca. Więc jeżeli chcesz cokolwiek w życiu osiągnąć, jeżeli chcesz mieć fajny styl życia, fajne, ciekawe życie, to jest kawał ciężkiej pracy. Że musisz pomyśleć sobie, że twoje życie to jest największy, najpotężniejszy biznes, jakim zarządzasz. I dlatego trzeba się tego nauczyć. Często jesteśmy trochę jakby tacy, jak to dobrze określić? Zubożali poprzez przekonania, które dostaliśmy z domu. I mówią na przykład, siedź w kącie, a cię znajdą, a to już nie jest nieprawda. Albo nie ryzykuj, albo czym wyżej wyjdziesz, tym z większym hukiem spadniesz. To jest taki system przekonań, to w ogóle już nie działa. Więc jak budować to szczęście? Krótką praktyką, kiedy rano się obudzisz, zanim wstaniesz, pomyśl sobie, za co jesteś dzisiaj wdzięczna? I na początku człowiek może pomyśleć, no za co mogę być wdzięczna? Przecież nie mam Porsche, nie mam fajnych, modnych ciuchów, jak to studencka kieszeń pusta, nie mam kasy. No to z czego mam być szczęśliwy? Jeszcze idę na wykład do profesora, którego być może jakoś tam nie darzę sympatią. No i z czego tu się cieszyć jeszcze? Może z chłopakiem, z dziewczyną się pokłóciłam, z czego tu się cieszyć? No, ale jak zaczniemy praktykować dłużej i zastanawiać się, to okazuje się, że wiele rzeczy jest takich, jest bezcennych. Właśnie, że jesteś w wolnym kraju. Ja wiem, że to zabrzmi tak może górnolotnie, ale wyobraź sobie, że nie ma wojny, że, a cały świat nie jest spokojny, że nie musisz uciekać, że masz łóżko, że masz dostęp do wody, że możesz wstać, że możesz podejść do okna, że możesz wsiąść na rower, że możesz zadzwonić, że możesz pójść do toalety, że nie potrzebujesz, żeby cię ktoś obsługiwał, karmił, mył, że nic cię nie boli, że możesz pobiec, pójść do kina, możesz robić wszystko, że nie, praktycznie nic cię nie ogranicza. Ja z swojego doświadczenia, a już mam trochę siwych włosów, mogę powiedzieć, że najpiękniejsze rzeczy, jakie otrzymywałam w życiu i otrzymuję, mają wartość niematerialną. Do mnie przychodzą klienci, którzy mają naprawdę pękające w szwach konta i są nieszczęśliwi. Pieniądze szczęścia nie dają. Ja wiem, że studentom jest trudno w to uwierzyć, ale najpiękniejsze rzeczy są niematerialne. I jak zaczniesz doceniać i zaczniesz praktykować, każdego dnia budzę się rano i mówię, za co jestem dzisiaj wdzięczna. Jestem wdzięczna, że mogę współpracować z Nicole, że widzę, że mogę wstać, że mogę zadzwonić, że mogę sobie zrobić filiżankę kawy, że mogę pójść na przykład ze znajomymi do klubu, że mogę robić wiele różnych rzeczy, pobiegać, wyjść na wyspę, że mogę pójść na wykład, że ile kobiet na świecie na przykład nie ma dostępu do uczelni, a ile ludzi w ogóle nie ma dostępu do edukacji, że nie potrafią czytać. Ja, podróżując po Tajlandii, jestem również w takich obszarach bardzo biednych, że wiele ludzi, wiele dzieci kompletnie nie ma zapewnionego codziennego posiłku i edukacja jest dla nich czymś egzotycznym. Więc zawsze o tym pomyśl. Koncentruj się na tym, co masz. Odwracaj uwagę, zamieniaj. Bo jak będziesz się koncentrować na tym, co nie masz,
To jest never ending story, to możesz do końca życia się zamartwiać. Czy też potem się przyciąga takie negatywne rzeczy. Dokładnie Jeżeli tak. myślimy tylko negatywnie, skupiamy się na tych brakach, tak. No to wtedy jakby, jak te dobre rzeczy mają przyjść do nas? No dokładnie, to jest to, jeżeli jesteśmy cali, tacy negatywni, zgorzkniali, krytyczni, no to tak wibrujemy. No i tacy ludzie do nas się zaraz podłączają. Też tacy, którzy krytykują, którzy w nic nie wierzą. I wtedy się gromadzimy z takim, w takich jesteśmy układach, w społecznościach, zbiorowościach ludzi, którzy wiecznie krytykują. I co by nie było, to zawsze jest nie tak. A w zimie za zimno, a w lecie za ciepło, a w nocy za ciemno, a w dzień za jasno. No właśnie, jak się nie przejmować takimi osobami, czy tym właśnie, co one mówią? Takimi negatywnymi, czy ty masz jakieś, może jakąś swoją technikę? Ja mam taką technikę, która działa, czyli osoby, które ja sobie zawsze zadaję pytanie. To nie jest łatwe, ale sobie zadaję pytanie, czy to buduje, chroni mój spokój wewnętrzny, bo tak jak powiedziałam, dzisiaj zacytowałam to na Facebooku, Bruce Lee powiedział, że jeżeli stracisz pieniądze, to nic wielkiego. Jeżeli stracisz zdrowie, to trochę stracisz, ale jeżeli stracisz święty spokój, to stracisz wszystko. Więc jeżeli stracisz święty spokój, że nie możesz spać, masz niepokój, wystarczy, że się wydarzy coś tragicznego w rodzinie i nie masz tego świętego spokoju i jesteś chodzącym niepokojem, jak potwornie jest ciężko, jak jest źle. Dlatego spokój wewnętrzny to jest baza, to jest fundament do wszystkiego. I w związku z tym, jeżeli masz spokój wewnętrzny, to możesz logicznie myśleć. I teraz myślę, czy taka, zastanawiam się, czy na przykład taka relacja z tobą, Weroniko, czy daje mi spokój wewnętrzny, czy mi go zabiera. Akurat jesteś przesympatyczną, miłą dziewczyną i tak. Ale gdyby było odwrotnie, to unikałabym, redukowałabym do minimum. Czyli jeżeli to jest osoba, która zabiera mi spokój, że ja się źle przy tej osobie czuję, to ja ograniczam lub redukuję tę znajomość. Tak samo jest z sytuacjami, ze wszystkim, co mi zabiera spokój. Ja nie chcę zmienić tych ludzi, bo to jest niemożliwe. Mogę zmienić siebie, swoją postawę, czyli mogę się wycofać. Apelujemy do wszystkich studentów, którzy będą tego słuchać na krótko przed sesją, żeby szukali spokoju, spokojnych, pozytywnych osób i redukowali stres jak się da, ale nie alkoholem, tylko właśnie szukali go wewnątrz siebie.